Trwa walka o studenckie indeksy na śląskich uczelniach. Choć podstawowy nabór trwał do połowy lipca, a część studentów dostarcza już swoje dokumenty, to wkrótce uczelnie rozpoczną dodatkowe nabory. Przed nowymi studentami i studentkami czas poznawania nowych ludzi, wyzwań oraz miejsc. A miejsc dla studentów w Katowicach jest coraz więcej. Karolina Komada. Najpierw egzamin maturalny, oczekiwanie na wyniki, a następnie rekrutacja na studia. Ta dla wielu osób przebiegła pomyślnie. Tak, stresowałem się, ale teraz już jest okej. Tym bardziej, że już najważniejsze za mną. Ja składam na finanse rachunkowość. Ogólnie lekki stres był, ale na szczęście udało się, dostałam się, bo bardzo, bardzo mi się ten kierunek podobał. Już jestem po technikum, więc taki ciąg dalszy tej historii. Tak swoją historię będzie kontynuowało kilka tysięcy osób. Na samym Uniwersytecie Ekonomicznym było nieco ponad 1900 miejsc. Chętnych było dwa razy tyle. Kandydaci do 24 lipca mają czas na złożenie dokumentów. Najchętniej wybierane kierunki to finanse i rachunkowość, ale są też nowości, które przyciągnęły uwagę tegorocznych maturzystów. I ta rachunkowość i kontrolnik, mimo że to jest pierwszy raz w ofercie się pojawiła, to tutaj zarejestrowało się oczywiście średnio 1,72 kandydata na jedno miejsce, co jest dla nas akurat pozytywnym zaskoczeniem. Widać, że ten kierunek on powstał oczywiście w związku z zapotrzebowaniem rynku, ale też z zapotrzebowaniem i z chęcią, które zgłaszali kandydaci. Także ta oferta, która jest stale dostosowywana, no, jest robiona właśnie typowo pod kandydatów. Nową ofertą może pochwalić się też Akademia Śląska. Tam rekrutacja trwa od długiego weekendu majowego i przez ostatnie tygodnie uczelnia odnotowuje wzrost kandydatów aplikujących na studia. Jeżeli chodzi o popularność kierunków, to widzimy, że medycyna jest chyba w tej chwili na pierwszym miejscu. Mamy po raz drugi rekrutację nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim. Oprócz tego, no, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni, pielęgniarstwo cieszy się bardzo dużą popularnością. A jeżeli chodzi o Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, to tradycyjnie architektura wnętrz oraz grafika. Prowadzimy nowy kierunek studiów. Właściwie będziemy teraz rozpoczynali od 1 października i będzie to zarządzanie. I tutaj studia będziemy prowadzili nie tylko po polsku i po angielsku, ale również w języku ukraińskim. Na studia w Katowicach przyjeżdżają studenci i studentki z całej Polski oraz Europy. Aktualnie w stolicy województwa jest około 50 tysięcy studentów. Bogata oferta edukacyjna to nie jedyny aspekt przyciągający nowych kandydatów. Na pewno decyduje też o tym bogata infrastruktura, łatwość podjęcia pracy, niska stopa bezrobocia, relatywnie niskie koszty utrzymania w porównaniu do innych miast. No oraz to, że tutaj na pewno ta bogata oferta rozrywkowo-kulturalna także jest bardzo interesująca. Także na pewno to są takie czynniki, które dla studentów są istotne. Dodatkowym wyróżnieniem dla Katowic jest powołanie konsorcjum akademickiego, które zrzesza 7 uczelni publicznych. Tytuł Europejskiego Miasta Nauki jest wyrazem uznania dla osiągnięć i potencjału śląskich uczelni, a zwłaszcza zrozumienia ich roli w transformacji regionu i poprawy jakości życia mieszkańców.